I Sabo, powiedz w kilku słowach, oceń swojego przeciwnika. Fajnie się ubrał dzisiaj, dobrze był uczesany. Mówi pełnymi zdaniami. Czyli trafił ci się poważny przeciwnik. No jest rywal poważny. A jakbyśmy mieli ocenić jego przygotowanie fizyczne, formę, wygląd i możliwości? Nie wiem, jakie ma możliwości, nie wiem o nim totalnie nic. Wiem mniej więcej, z kim trenuje. Trenerów ma bardzo dobrych. Jeśli do tego dołoży serducha trochę i poświęci czas, może zaskoczyć, ale nie mnie. O, jesteś pewny siebie. No tak, no bo trenuje i chce wygrać. Założę się, że jak ale on też, wiesz. Założę się, że jak on tutaj by stał, by też mówił, że mnie najebie jak psa przed kamerą. Więc... Ale tego nie powiedziałeś. A nie, bo jestem grzeczny. To bądź przez chwilę niegrzeczny i powiedz, co z nim zrobisz w ringu 26, jak wyjdziecie. Znaczy w ringu, w oktagonie, jak wyjdziecie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zrobić mu jak największą krzywdę tam. No ale z drugiej strony... Ale chcesz krzywdę, czy chcesz go tylko rozłożyć? No nie chciałbym jakoś go tam, nie wiem, poddawać czy coś, tylko chciałbym go ubić po prostu. Palasajda mi się ubić nie udało. Teraz może spróbuję. Zobaczymy. Nasze umiejętności, już mówiłem w poprzednich wywiadach, są tak małe, że wejdziemy do oktagonu, damy sobie po jednym strzale i cała taktyka się zmieni. Aha. I może być, że nie wiem, w stójce to skończymy nawet, nie? No ale wiesz, po to jest zaplecze trenerskie, żeby to korygować, nie? No to będą nas wyzywać w przerwach, o ile dojdzie w ogóle do drugiej rundy. Dobra, słuchamy dalej. Uwaga, słuchamy dalej. Czyli masz plan na pierwszą rundę. Coś tam sobie w głowie układamy, nie? Żeby tam jakoś to okej, ale to jest tak, że przygotowałeś się na jedną rundę, czy przygotowałeś się na wszystkie, ale masz zamiar w pierwszej rundzie go skończyć. Fajnie było, jakby się udało przed czasem, bo jednak każdy knockout wygląda efektownie. Dwa, że jest świetna nagroda za knockout wieczoru. Ja nie chciałbym być... Jaka jest nagroda? Tam jest jakiś procent od graczy, widziałem w umowie. Musiałem jeszcze razem przeczytać. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawa oferta. No. Dwa, że no, knockout, a bicie się przez trzy rundy, no knockout wygląda efektownie, nie? No tak, ale wiesz, wszyscy tam przychodzą po to, żeby pooglądać te trzy rundy i żeby to się działo tam na tym, a nie, że przyjdzie i sam utrzepnie go raz i będzie koniec. No. Chciałbym, żeby tak było. Ja mówię, no staram się, wiem, że on też się stara. Nie wiem, jak, nie, w ogóle nie jestem w stanie, bo Palasajda mogłem sobie wyobrazić mniej więcej, co on robi, dwa, że też znałem trochę osób, które go tam z nim robią i coś tam wiedziałem. Tu nie wiem nic. Okay. Okaże się, że wejdzie mi tam jakiś Rambo zabijaka, Karate King Bruce Lee, zajebie mi Low Kinga, noga mi pęknie w drugą stronę i zostanie legendą internetu. No może się zdarzyć. A może być tak, że po prostu wiesz, po dwóch lewych on padnie na ziemię i nie będzie wiedział, co się dzieje, nie? Rozumiem, że w wersji takiej... kogoś wynoszą właśnie. Pierwszy raz widzę, że ktoś zemdla. Może się zdarzyć. No właśnie. Czyli może się zdarzyć, że on, jego zniosą, albo dotrwa do końca walki, ale nie może się zdarzyć, że ciebie zniosą. Ja nie chcę przegrać, to jest w ogóle niemożliwe, nie ma takiej opcji. Ja nie mogę przegrać tej walki. Z Palasajdem mogłem przegrać, aha. Tej przegrać nie mogę. Bo? Bo codziennie będę słuchał o tym, że przegrałem. Aha, czyli to jest tak, taka ambicja już wchodzi w tym. No tutaj po prostu nie mogę przegrać tej walki. Zaproś na walkę 26. Wszystkich, a będzie mój trading tutaj? Refling? Nie, żartuję. Wbijajcie, oglądajcie, kibicujcie mi, Timmy Samu w komentarzach.